No, gratuluję. Słupsk, mi się wydaje, że dzisiaj dwie drużyny bardzo dobrze grali. Bardzo dobry mecz grały. Moja drużyna, muszę powiedzieć, dzisiaj wygrała z Biurki 35-33. Miała więcej asystów. Ale trzeba powiedzieć, że początek meczu i ostatnia kwarta nam bardzo bolała. Jak w ostatnich minutach, no, dostaliśmy chyba 10-10-2. Mieliśmy dwa wolne rzuty, dobre możliwości, ale się nie udało. I dlatego przegraliśmy ten mecz, bo końcówkę mieliśmy możliwości wygrać mecz, ale, no, ale nie trafiliśmy wolnych rzutów i dlatego gratuluję jeszcze raz Słupsk, co naprawdę nigdy nie przestał walczyć i na końcu wygrał mecz. Dziękuję. Dziękujemy. Prosimy Bartosza Bochno o kilka słów o dzisiejszym meczu. Gratuluję drużynie ze Słupska. Tak jak trener powiedział, kosztowały nas bodajże dwie ostatnie minuty, gdzie poszedł ten run 10-2. My nie mogliśmy skończyć otwartych rzutów, dobrych akcji, dwie głupie może straty w obronie, zabrakło właśnie najważniejszej zbiórki, gdzie to kosztowało nas mecz. No. I tyle. Dziękujemy. Zachęcam do zadawania pytań. Myślę, że trafiliście też parę bardzo trudnych rzutów i wydawało się, że już macie ten mecz w ręku. Właściwie nawet nie wiadomo, w którym momencie ten mecz został przegrany. Gdzieś tu te dwie minuty przed końcem jeszcze jakby kontrolowaliście. Czy to tylko jest kwestia tej zbiórki, o której mówił Bartek, czy trafienia tego rzutu? Niekiedy są takie mecze, że właśnie masz wolne rzuty na końcu, nie trafiasz, a z tyłu dostaniesz bardzo łatwe punkty i to cię kosztuje ten mecz. Czy pan rozpatruje ten mecz w kwestii walki o play-off, bo wydaje się, że Czarni, PG, Turów, Gorzelec to mogą być zespoły, które będą rywalizować o to samo miejsce w play-offach. Tam Czarni przegrali dwoma, tu wygrali sześcioma, więc gdyby się zrównały punktami te zespoły, no to będzie to decydowało. Czy pan opinii tak może być, że będziecie walczyć o to jedno to samo miejsce w play-offach? Tak, może tak będzie. Wszystko jest możliwe, nie? Ale mam jeszcze parę meczów do grania, nie? Ja muszę zawsze w domu moją swoją tabelę robić, bo na PLK jak się idzie, to widzi się tabelę, która nic nie ma do czynienia z tym, kto lepiej stoi, gdzie wyżej stoi. I zawsze muszę w głowie myśleć, kurczę, którą pozycję my mamy. Jesteśmy lepsi czy gorsi? Gdzie stoimy, nie? To właśnie sobie komputer fajny kupiłem, taki też program kupiłem i sobie programuję moją tabelę, bo naprawdę to są bardzo ważne rzeczy, które na końcu trzeba wiedzieć i które też każdy kibic musi wiedzieć, żeby się potem nie dziwił, że nagle drużyna jest na piątym miejscu, potem dojdzie jakoś 3-4 drużyny te same punkty i nagle ląduje na dziewiątym miejscu. Nie? Nie, to wiesz, to mi się wydaje, że to jest bardzo łatwa rzecz. Taką rzecz można bardzo łatwo zorganizować. To nie jest trudno, tylko pytanie jest dlaczego? Bo każdy musi wiedzieć, gdzie stoi aktualnie. Nie? Ale pan ma rację. No, pan ma rację, tak, to był bardzo ważny big points były dla Słupska dzisiaj, tak. Dziękuję bardzo. Panie trenerze, jeszcze muszę zapytać o kilka Czubeka, bo on miał troszkę gorszy okres niedawno. Dzisiaj fantastyczna pierwsza połowa, a potem troszkę gorzej w drugiej. Czy on już jest w tej optymalnej dyspozycji, czy jeszcze... Dobry mecz dzisiaj, bardzo dobry mecz grał i drużynie bardzo pomógł. Trenerze, na początku próbowaliście, by tak wyglądało, bronić obwodu, co wam zupełnie nie wychodziło, bo Czarni dojęli penetrację pod kosz, później bardzo szybko zmieniliście i wydawało się, że taka konsekwentna gra przyniesie wam sukces. Jednak okazało się, że to Czarni znaleźli jeszcze jakiś sposób na was. No mi się wydaje, na końcu były takie dwie, trzy sytuacje, które bardzo łatwe punkty były. Jedna zbiórka, która bardzo pomogła. Rzut był bardzo dobry, contested. Nie był wolny, ale wtedy trzeba też dostać tą zbiórkę. Jak się tą zbiórkę ma, to wtedy wszystko inaczej funkcjonuje i znowuż można atakować. Ale to są potem te drugie szanse, które się dostaje i to bardzo boli, bo dobrze graliśmy w defensywie, wszystko było w porządku, tylko nie dostaliśmy tej zbiórki. Congratulations everybody with a great victory. We played against very good team, so I'm very happy for our guys, you know, for club that we fight the land. Okay, so it was, you know, part of the game, we going up, then down a little bit, you know, but we showed character and team spirit and I'm very happy for team. I'm very glad. Dziękujemy trenerowi. Mantas, kilka słów o meczu. Dobry wieczór wszystkim. Oczywiście chciałem pogratulować swojej drużynie, bo naprawdę pokazaliśmy charakter,
dostawaliśmy trzeciej kwarty, naprawdę był już nieciekawy mecz dla nas, zrobił się, ale jak mówię, pokazaliśmy charakter, wyszliśmy jak drużyna z tego i też bardzo ta wygrana. Pomógł nam oczywiście Severin i nowy gracz Dalin, który naprawdę poprawili naszą rotację, nie musimy już grać trzema Polakami i widać, że więcej sił mamy, więcej energii i gratulacje. Dziękujemy i proszę, zachęcam do zadawania pytań. Panie trenerze, rzeczywiście ten roller coaster to ten mecz. I świetnie, już nie chodzi o to, że ta duża przewaga na początku, tylko właśnie to, co pan mówił przed meczem, że musicie się przygotować na ich pressing i idealnie wygrywając te pojedynki jeden na jednego z tego wychodziliście. Nagle bęc i koniec. W ogóle przestaliśmy tak wygrać. Okay, of course, in a rotation we would like to have one more strong guard who can bring ball, you know. It is a little bit, you know, they get tired and lack of concentration. They steal some simple balls, you know, you have to get open first and then receive ball. We are just, you know, losing that. But it's sport. If you watch NBA or EuroLeague, they are the same. Up 20, down 20, it's, you know, momentum. You try to do everything falling inside, you think, oh, no way. Then next minute you see ball out. They don't know what to play. Missed layup. Going crazy, you know. This is. Then we have to come together, calm. Let's go, concentrate on some things what we agreed before the game. Trenerze, jakaś krótka ocena nowego zawodnika, Dejn Waczyński. Początek chyba nie za dobry, ale potem już pokazał, że może być bardzo przydatny, zwłaszcza w obronie. I was surprised, you know, he helped a lot today, you know, for rotation, especially when Greg went out, you know, and we should, you know, change Dave, put him to have two Polish guys on a team, so he helped a lot, you know, played excellent defense and helped us very much. I'm very happy for that. I think he's lucky. He's lucky that Greg had, you know, and he had chance second time to play long minutes. And it's he used that. This is very good. For us it helped very much. So for me to know how he will play. On chyba trochę zerowany też. No tak, tak. No pierwszy mecz i kibicy i wszystko, na pewno to jest tak. Dla wszystkich, wiesz, bo bardzo chcemy wygrywać, wiesz, no i dlatego jest trochę nerwoza. Czyli on zakończył tryout? Będzie podpisany z nim kontrakt. No ja tak myślę, ja nie podpisuję kontraktów, ale będziemy to mówić, tak, rozmawiać na ten temat.